Proszę pana, z tego co ja pamiętam, przede wszystkim lotnisko Niemcy mieli olbrzymie. To, co było na samych Krzywlanach, to była pestka. Człowiek przedtem wędrował po doiliskim, solińskim lesie. Tamte tereny znałem, proszę pana. Chodziło się tam na jagody, na grzyby. Jakieś tam próby szybowcowe były, proszę pana. Jakieś tam święto lotnictwa, co tam się szło na te Krzywlany. Były tam różne imprezy robione. Ale to wie pan, to było zawiasłe lotnisko. To były początki. W czasie okupacji poszedłem do Dojleckiego lasu. Raptem wychodzę, proszę pana, na samolot, bombowiec, który stoi w lesie. Żadnej warty, nikogo nie widzę. Drogi betonowe, takie dojazdowe, na szerokość, można powiedzieć, rozpiętość skrzydeł. Za nim stoi następny bombowiec, a nagła cholera. No co tu robić? Lepiej się wycofać. Niebezpieczna sprawa. Poszedłem, proszę pana, parę kilometrów dalej, następna taka droga i znowu, proszę pana, samoloty stoją w lesie. Po 70 maszyn potrafiło wylecieć na jedno bombardowanie. Samych hańkli 111. Między innymi, to już raczej były rzeczy propagandowe, lądował gigant. Ten olbrzym, proszę pana, niemiecki. Nie pamiętam ile on... Furę silników miał, straszny był. To był propagandowy. Lądował na białostockim lotnisku i startował z niego. Także te drogi, wie pan, betonowane były ekstra przez Niemców robione. Wiem, że daleko tam pod Solińskim lasem, tam chyba fundamenty zostały jeszcze po tych. Stał hangar lotu. Był przed wojną wybudowany. Sowieci rozbudowali, Niemcy wykończyli. I wykończyli do końca. Szkoła lotnicza była przecież. Proszę pana, pierwszy raz w życiu widziałem kaloryfery z porcelany u Niemców. Na tej na kasynie, proszę pana, oficerskim, lotniczym. Jak ma pan drogę wjazdową w tej chwili na to pogotowie lotnicze. Po prawej stronie. Gruzy tam są w tej chwili. Jeszcze te gruzy można zobaczyć. W dwóch miejscach są gruzy. To były żelbetonowe budynki, bardzo nowoczesne. Zerwali je całkowicie. I tam właśnie, łażąc po tych gruzach, znalazłem, proszę pana, nawet całe odcinki, takie jak te rosyjskie żeliwne, to proszę pana, całe z porcelany zrobione. Delutkie, śliczne. Tu, gdzie ma pan, w tej chwili to jest stadion. Proszę pana, tu były dwa duże budynki dwupiętrowe, murowane, wnętrza były drewniane, bo się wypaliły całkowicie. To była przez Sowietów zrobiona szkoła lotnicza. Tam był basen u nich, basen nawet mieli. Parę razy byłem na tym targowisku, a na stadionie nie byłem ani razu. Proszę pana, rozbudowali to lotnisko, jak weszli. Sowieci oddali, proszę pana, można powiedzieć, bez wystrzału. Jaki tam sprzęt po nich pozostał, nie wiem wtedy. Zdarzyło mi się raz wjechać na lotnisko, proszę pana, zimą. Niemcy jeździli samochodami, samochodów przecież mieli od groma i trochę. Odśnieżania takiego jak dzisiaj, proszę pana, tych plugów spychających nie było. To było wszystko ubite. Łyżwy na nogi. Pogrzebacz z żydowskiego spalonego domu z długim hakiem. Za samochodem, za burtę i już jadę. I jedziemy z Kulego, proszę pana. Ciężarówka wojskowa. Waliny przez Mickiewicza. Skręca, proszę pana, na tą szosę, tą połówkę całą. I wjechaliśmy, proszę pana, na lotnisko. Trzeba było się wyczepić, ale wjechaliśmy na lotnisko. To już złapali. Dali szuflę i pucuj drogę. Wyczyściłeś drogę, wypieprzaj. Myśmy wjechali za samochodem. A to było poza lotniskiem, gdzie? Kilometry od lotniska. I w lewo i w prawo, proszę pana,
drogi dojazdowe dla samolotów. To wszystko stało nie w hangarach, a w lesie pochowane. Ukryte w drzewach. Z tego, co ja pamiętam, to tam były chyba za trzy tylko zbiorniki przeciwpożarowe niemieckie z wodą, takie baseny płaskie. Teraz te betonki jeszcze tam są w lesie, nie wszędzie. To w lewo i w prawo było od nogi. Także tego było od groma i trochę. Pasy startowe były dwa. O, takie były pasy startowe, przekrzyżowane. I w tą, w każdą. Obrzeże lotniska, proszę pana, tutaj te wszystkie wysokie świerki, to wszystko było okablowane i proszę pana, i lampy pozycyjne. Były jakieś tam historie, zawsze się świeciły czerwone światła. Po wieżach, po kominach wszędzie były czerwone światła, mimo że było, wie pan, ferdunkluk, zaciemnienie. No, ja przypuszczam, że to kasyno, proszę pana, oficerskie, to była niemiecka robota, nie sowiecka. Sowiecka była ceglana, tu był beton. Proszę pana, co ja widziałem? Te samoloty nurkujące Ju-87 z tymi wyłamanymi skrzydłami. To były chyba pierwsze ich nurkujące, bo później Ju-88 był nurkujący. I nurkujący był, proszę pana, Heiker 111 też był nurkujący. Oni przyjęli tą metodę nurkowania. Uczyli się na tych, proszę pana, Ju-87 jednosilnikowych na białostockim lotnisku również. Wylatywał, proszę pana, do góry. Bomby były, nie wiem z czego, ale nie wybuchały. Widać było, jak leciał, proszę pana, schodził wpichowanie. Widać było, jak wrzucał te bomby i szedł do góry. Bomby nie wybuchały. Gdzieś tam padały. Z czego one były, nie wiem. Treningowe. To się widziało, proszę pana. Od czasu do czasu jakieś tam myśliwce były. Głównie bombowce. Przez miasto, proszę pana, no można powiedzieć, z dzisiejszego Madro, bo to był wszystko teren wojskowy, te bocznice. Tu gdzieś od Madro, w każdym razie, przez całe miasto, przez Mickiewicza, przez środek miasta Lipowo, jak one się nazywały, proszę pana, Kulmajer, olbrzymi ciągnik, można powiedzieć, trzyosiowy, chyba Tatra, czeski. I proszę pana, taki Kulmajer, to był taki wielokołowy wózek. Koło miał, proszę pana, gdzieś tej wysokości, grube takie, pełne, nie pompowane, dosłownie rolki, rzędy tych rolek. I na to, proszę pana, był sprowadzany wagon kolejowy, nawet taki czteroosiowy, olbrzymi, o dużej pojemności. I przez miasto to jechało. Jechały wagony, proszę pana, jechała taka, można powiedzieć, platforma. Na niej była bomba długości kilkunastu metrów. Dla mnie to była czysta propaganda, bo nie było samolotów, które by to udźwignęły. Ale to jechało przez miasto. To wie pan, transport już był wstrzymany, bo jechał taki, proszę pana, ciągnik. Wolniutko defilował przez miasto i jechał na lotnisko. I jechały z mniejszymi bombami wagony. Widać było, że to są bomby. Na lotnisku rozładowywali, proszę pana, puste wagony odwozili na stację. W ten sam sposób zaopatrzone był na przykład młyny. Ja pracowałem w kaszarni później z Mielefarwaltą. Jak podpadłem, dali mnie na pomocnika młynarza do kaszarni na Kościelną. Też przywozili, proszę pana, wagony zboża. I trzeba je było rozładować. Lotnicy, znaczy nie lotnicy, tylko wojskowi z Luftwaffe. Żółte patki, proszę pana, obsługiwali to. No, z nimi to były interesy, nie styczeli. Oni przywozili na przykład, proszę pana, czy żyto, czy pszenicę, czy inne zboże do przerobu. Taki wagon się rozładowywało. Umówieni byli na to i na to godzinę przyjeżdżali. Z tym ciągnikiem zaczepiali przyczepę. Pusty wagon. Odwozili, zanim ten pusty wagon, wie pan, przyczepili, to już tam parę worków kaszy, proszę pana, im się
władowało, jechali na malinę, popijawa. Także szwindle się robiło z tymi Niemcami z tej ziemi. Proszę pana, co dalej pamiętam? Niemcy zaczęli uciekać. Trzeba trafić, akurat byłem, proszę pana. Myśmy, pamiętam, chyba wtedy już byli w fazie powynoszenia większości. Większość mebli już była na ogrodzie. W domu chyba zostało pianino w domu, bo to trzeba było chłopów, żeby pianino wynieść. A z mężczyzn był tylko mój ojciec, można powiedzieć, inwalida, bo nie te nogi, stryj i ja dzieciak, a reszta kobiety. I został nasz kredens, proszę pana. A reszta, wszystko było, całe umeblowanie, to wszystko było wyniesione do ogrodu, poprzykrywane plachtami. Baliśmy się, że spali się dom. Przynajmniej coś się uratuje. Proszę pana, byłem akurat na podwórku, na ogrodzie, jak z lotniska wyleciały najpierw, proszę pana, takie, pamiętam, jaskrawe iskry. Przecież to jest kupa kilometrów ode mnie, 5 kilometrów w linii prostej lotnisko od Wersalskiej. Później, proszę pana, był straszny grzmot i straszny klomp dymu poszedł w górę. I po paru minutach, jak wiatr, proszę pana, już tą chmurę chyba rozwiewał, w każdym razie ta chmura szła tutaj na miasto, to pamiętam, te plachty, to wszystko było przykryte piaskiem. Z góry się sypał piach. To były dwa takie wybuchy. I było po lotnisku. Jak były drogi dojazdowe, proszę pana, miał pan tą drogę, proszę pana, to było tak. Tu dziura, tu dziura, tu dziura, tu dziura, tu dziura, tu dziura. Jechało się rowerem, to trzeba było żmijko jechać po całym. A to były leje po bombach. Po bokach tych dróg dojazdowych leżały całe, proszę pana, formacje bomb żelbetonowych. Nieruszonych, niewybuchniętych. Różnych kalibrów. Większe, ułożone w takie, jak drzewo w metrach. To wszystko tymi dwoma wybuchami zniszczyli. Dwa wybuchy i po sprawie. I lotniska nie ma. Potężne ładunki, pozakładane przez saperów chyba zawczasu. Bo to przecież kilometry tego terenu. Proszę pana, ładunki były pozakładane na drogach. To przecież takiej wąskiej, proszę pana, no ta betonka, ile ona tam miała szerokości? No niech 8 metrów szerokości miała. To proszę pana, miał pan na brzegach, proszę pana, symetrycznie poukładane ładunki. Z samolotu by tak równo nie rzucił, nie trafiłby. Musiały być przygotowane, proszę pana, ładunki wybuchowe, jakaś tam linia elektryczna do odpalenia, czy prochowa, czy inna. Niemcy założyli, Niemcy zniszczyli, uchodząc. Proszę pana, Sowieci później... Mój kolega nieżyjący, Tadzio Chabielski, dał się nabrać. Nie wiem, czy dał się nabrać. W każdym razie Sowieci robili łapanki ludzi, żeby zasypywali, proszę pana, dziury na pasach tych głównych starcowych. Przecież jeden pas starcowy jako tako zrobili. Ludzie to zasypywali. Łopatami chodzili, proszę pana, zgarniali, zrobili porządek. Mój kolega Tadzio Chabielski wybrał się, pamiętam, na lotnisko, butelkę wódki wziął, sobie wódkę wypił, wsadził go do tego PO2 Petlakowa, proszę pana, nabrał granatów, naboi moździerzowych, a wódkę wypił i wystartowali. Polecieli na Jeżewską szosę. Tadzio narobił pełne gacie, przyznał się, pełne gacie zrobił. No i przecież ten dureń leciał nad drzewami, nad wierzbami, które z dwóch stron zaczęły szosę i to z lewej, to z prawej ręki rzucał te granaty i te naboje moździerzowe, bo tam Niemcy byli. Byli, widziałem tych Niemców, widziałem jak to wybuchało. Przecież oni strzelali do tego samolotu. Całe szczęście, że nie trafili nie tam, gdzie trzeba. No. Samolot wrócił. I Tadzio po tej imprezie wrócił, już więcej na lotnisko nie chodził.
takie fryzowane włoski miał. Wypił wódkę i poleciał, no. Co tam miał, to rzucał, no. Co załadował. Przecież to był samolot normalnie, można powiedzieć, zwiadowczy, sportowy samolot. Że on tam jak leciał, proszę pana, mógł ten silnik wyłączyć i szybował. To dwupłat przecież był. Dykta i płótno. Kukuruźnik, no, typowy. Dwa miejsca. Więcej tam nie było. Tak zwany dwuster.